Jestem przy dworcu kolejowym w Kołobrzegu. Będę na najbliższym skrzyżowaniu jechał prosto. Czyli będę jechał ulicą Dworcową przez skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską. Skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej. Jestem tutaj na drodze podporządkowanej. Z prawej mam pojazdy. Występują pieszy, więc mogę spokojnie ruszyć. I kolejne przede mną skrzyżowanie, na którym ciąg drogi ulicy Dworcowej jest podporządkowany i nie mamy sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie z ulicą Zwycięzców. Prawej, lewej muszę ustąpić. I kolejne skrzyżowanie za chwilę, gdzie Dworcowa jest podporządkowana. Skrzyżowanie z Wojska Polskiego chyba. Jeśli wykorzystam to, cały czas jestem na ulicy Dworcowej i w końcu mam skrzyżowanie, gdzie ów Dworcowa przebiega z pierwszeństwem, po czym znowu jezdo na drogą podporządkowaną, a ja będę tutaj skręcał właśnie w lewo. Taki też jest, jeśli tutaj widzę, na wprost sobie pojadę może. Czyli będę kontynuował jazdę Dworcową. W zasadzie pojechałem w ulicę Rzeczną. Która, jak znam życie, pewnie gdzieś tam na swoim końcu znowu będzie drogą podporządkowaną, bo tak to można powiedzieć tutaj wygląda. Jadę wzdłuż rzeki Parsenty. Piękny widok, takim bulwarem nad rzeką. Już to widzę, że jestem na końcu tej drogi podporządkowany. Chyba mam obowiązek wjechać na most, czyli na ulicę Łopuskiego. Wcześniej oczywiście ustępując pojazdom ze swojej lewej strony. A lewa wolna, możemy swobodnie wjeżdżać na most.